Używając tak zwanych gadżetów, czyli chodzi tu prawdopodobnie głównie o smartfony, o tablety, oglądamy z bliska obrazy i tutaj w tym wypadku mamy dosyć dużą akomodację, mamy napięcie akomodacyjne i to może też doprowadzać do bólu głowy oraz do pogarszania się ostrości z dali. To jest główna przyczyna. Jest to nienaturalne. W przeszłości nie patrzyliśmy się cały czas do bliżej, tylko raczej ludzie patrzyli się bardziej do dali. I w tej chwili jest to, powiedzmy, albo wyrównane. Patrzymy się bardzo często do bliżej, pracujemy głównie przy komputerze i to może tak samo doprowadzać do pewnych napięć akomodacyjnych. To też może doprowadzać do bólu głowy, do suchości oczu, mniej mrugamy, dlatego należy podczas pracy, podczas różnych czynności zbliżyć, czasami mimo wszystko zerknąć do dali, rozluźnić wzrok, nawilżyć oczy. Chodzi o to, żebyśmy widzieli jak najlepiej.